Rozdział 15. W kilka minut później Tomek Brodził już po mieliźnie ku wybrzeżu leżącemu po przeciwnej stronie miasteczka. Był niemal w połowie drogi, a woda sięgała mu zaledwie do pasa. Ponieważ jednak wartki prąd zbijał go z nóg, śmiało puścił się w pław, by przebyć pozostałe sto metrów. Płynął na ukos pod prąd, lecz mimo to rzeka zniosła go dalej niż się spodziewał. Wreszcie dotarł do brzegu. Przez chwilę płynął z prądem w dół, aż natrafił na płaski brzeg i wyszedł z wody. Sięgnął ręką do kieszeni, aby sprawdzić, czy nie zgubił zapisanego kawałka kory. Był na swoim miejscu. Ociekając wodą, ruszył w drogę lasem wzdłuż wybrzeża. Krótko przed dziesiątą dotarł do polany leżącej naprzeciwko miasteczka. Pod wysokim urwiskiem cumował statek parowy. Wokół panowała cisza. Gwiazdy mrugały na niebie. Tomek zsunął się z urwiska, rozejrzał bacznie na wszystkie strony, wszedł do wody i kilkoma machnięciami ramion dopłynął do łódki przywiązanej do statku. Wlazł do niej, położył się pod ławkami i czekał z bijącym sercem. Naraz głucho zabrzmiał dzwon i rozległa się komenda odjazdu. Dwie minuty później woda wzburzona obrotem kół podniosła w górę dziób łodzi i rozpoczęła się podróż. Tomek cieszył się ze swojego szczęścia, bo wiedział, że jest to ostatni kurs parowca przed nocą. Po upływie długich piętnastu minut koła przestały się obracać. Tomek ześlizgnął się do wody i popłynął do brzegu. Wylądował kilkadziesiąt metrów dalej od statku, bo obawiał się spotkania jakiegoś spóźnionego przechodnia. Chyłkiem przebiegł puste uliczki i dotarł na tył podwórka ciotki Poli. Przelazł przez parkan, podkradł się pod ścianę domu i ostrożnie zajrzał przez okno do pokoju, w którym paliło się światło. Siedzieli tam pogrążeni w cichej rozmowie ciotka Polly, Sid, Mary i matka Joego Harpera. Tomek po cichutku podszedł do drzwi i delikatnie nacisnął klamkę. Drzwi leciutko skrzypnęły. Pchał ostrożnie dalej, drżąc ze strachu za każdym skrzypnięciem. Wreszcie uznał, że zdoła się na kolanach przecisnąć przez szparę. Wetknął więc głowę do środka i jak najciszej zaczął posuwać się naprzód. Dlaczego to ta świeca tak mruga? zapytała naraz ciotka. Tomek nie tracił czasu i błyskawicznie smyrgnął pod stojące tuż przy drzwiach łóżko. Co to? Drzwi się same otworzyły? Rzeczywiście. To jakiś dziwny znak. sit idź zamknij. Tomek zniknął pod łóżkiem w samą porę. Poleżał chwilę, by uspokoić oddech, a potem przyczołgał się do ciotki tak blisko, że mógł ją chwycić za nogę. Ale jak już mówiłam, podjęła ciotka przerwany wątek, on wcale nie był zły. Tylko straszny rozrabiaka i pędzi wiatr. Rozbrykany jak młody żrebak, ale nie było w nim ani odrobiny złości. A serce miał po prostu złote. Można by szukać na całym świecie drugiego takiego. Tu ciotka rozpłakała się na dobre. Tak samo mój Joe. Głowa pełna psich figlów. Do każdej psoty pierwszy, ale taki poczciwy i dobry, że dla drugiego ostatnią koszulę by z siebie ściągnął. A ja, boże odpuść mi, zbiłam go za tą śmietanę. Na śmierć zapomniałam, że sama ją wylałam, bo skwaśniała. I nigdy go już nie zobaczę. Mojego biednego, skrzywdzonego chłopca. Nigdy. Nigdy. I pani Harper rozszlochała się, jakby serce jej miało pęknąć. Myślę, że Tomkowi jest lepiej tam, gdzie teraz jest, wtrącił Sid. A gdyby przedtem był grzeczniejszym chłopcem. Sid. Tomek poczuł surowe, karcące spojrzenie ciotki, choć go nie widział. Ani słowa nie dam na niego powiedzieć. Teraz, kiedy go utraciliśmy. Bóg weźmie go już w swoją opiekę. Nie martw się o to, mój drogi. Och, droga pani Harper. Nie potrafię się pogodzić z tą stratą. Nie wiem, jak ja to przeżyję. To był kochany chłopak, choć nieraz porządnie mi dokuczył. Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Joeego będzie pochwalone. Ale ciężko się z tym pogodzić. Bardzo ciężko. Jeszcze w sobotę Joe strzelił mi petardą pod samym nosem, za co tak oberwał, że aż się przewrócił. Nawet nie przeczuwałam wtedy, że tak szybko. Och, gdyby czas mógł się cofnąć, przycisnęłabym go do serca i wycałowała. Tak, tak, kochana pani Harper, ja to bardzo dobrze rozumiem. Bardzo dobrze. Niedalej jak wczoraj w południe nakarmił kota mordercą cierpień. Myślałam, że biedne zwierzę rozniesie cały dom, i Boże, przebacz mi, wytłukłam na parstkiem głowę mojego biednego świętej pamięci chłopca. Teraz jest już wolny od wszystkich cierpień, ale ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałem, były wyrzutem. To wspomnienie okazało się jednak zbyt bolesne i zupełnie ciotkę załamało. Tomek sam pochlipywał, więcej z żalu nad własnym losem, niż ze współczucia dla innych. Słyszał, jak płakała Mary i jak od czasu do czasu dorzucała jakąś pochwałę pod jego adresem. Opinia Tomka o samym sobie znacznie wzrosła, jednak ból ciotki także go wzruszył. Najchętniej wyskoczyłby teraz z podłóżka, aby smutek zamienić jej w bezgraniczną radość, zwłaszcza, że efekt takiego wystąpienia silnie przemawiał do jego wyobraźni, ale oparł się pokusie i siedział cicho. Słuchał dalej i z różnych urywków rozmowy złożył sobie całą historię. Najpierw myślano, że chłopcy utonęli podczas kąpieli. Potem zauważono brak małej tratwy. Następnie kilku chłopców opowiedziało, jak zaginieni szeptali, że wkrótce miasto o czymś się dowie. Mądre głowy zestawiły wszystkie fakty i doszły do wniosku, że chłopcy wybrali się na przejażdżkę tratwą i wkrótce pojawią się w najbliższym miasteczku nad rzeką. Ale koło południa, pięć czy sześć kilometrów poniżej St. Petersburg, znaleziono tratwę zagnaną prądem rzeki do brzegu. Wówczas wszelka nadzieja zgasła. Musieli utonąć, bo inaczej głód przygnałby ich do domu jeszcze przed nocą. Poszukiwanie zwłok nie przyniosło rezultatu, bo chłopcy najprawdopodobniej utonęli na samym środku potężnej rzeki. Gdyby wypadek zdarzył się bliżej brzegu, na pewno dopłynęliby do lądu, gdyż wszyscy byli dobrymi pływakami. W tej chwili jest środa. Jeśli do końca tygodnia zwłoki nie zostaną odnalezione, trzeba będzie w ogóle pożegnać się z nadzieją wyłowienia ich, i w niedzielę rano, pastor odprawi w kościele nabożeństwo żałobne. Tomek wzdrygnął się. Pani Harper wśród szlochań powiedziała dobranoc i podeszła do drzwi. Nagle pod wpływem wspólnego nieszczęścia, Obie osierocone kobiety padły sobie w objęcia. Wypłakały się i to im nieco ulżyło. Wreszcie pożegnały się. Ciotka Poli powiedziała Sidowi i Mary dobranoc, a w jej głosie było o wiele więcej czułości niż zwykle. Sid lekko tylko pochlipywał, ale Mary zanosiła się od płaczu. Ciotka uklękła i modliła się za Tomka tak serdecznie i tak wzruszająco, tak błagalnie, z taką bezgraniczną miłością w słowach i drżącym głosie, że pirat omal nie utonął we własnych łzach, zanim dobrnęła do końca. Gdy ciotka położyła się do łóżka, musiał jeszcze długo siedzieć cicho, bo ciągle wzdychała, rzucała się niespokojnie i przewracała z boku na bok. Wreszcie ucichła i tylko pojękiwała cichutko przez sen. Tomek ostrożnie wyszedł z kryjówki. Stanął przy łóżku zasłonił świecę ręką i przyglądał się śpiącej. Było mu jej serdecznie żal. Wyjął z kieszeni swój zwitek kory i położył go obok świecy. Nagle coś mu przyszło do głowy i przez chwilę zastanawiał się nad czymś głęboko. Wreszcie twarz mu się rozjaśniła. Znalazł wspaniałe rozwiązanie. Szybko schował korę do kieszeni, pochylił się nad ciotką, ucałował jej zmęczone usta i wyszedł na palcach, zamykając drzwi za sobą. Przemknął się z powrotem do miejsca postoju parowca. Śmiało wszedł na pokład, bo wiedział, że prócz wartownika, który zawsze siedzi w kajucie i śpi jak kamień, na statku nie ma nikogo. Odwiązał łódkę, wskoczył do niej i zaczął ostrożnie wiosłować w górę rzeki. Gdy znalazł się jakiś kilometr powyżej miasta, skierował łódkę w stronę przeciwległego brzegu i solidnie zabrał się do wiosłowania. Do miejsca lądowania po drugiej stronie rzeki trafił bez trudu, bo taka wyprawa nie była dla niego nowością. Miał wielką ochotę zagarnąć łódkę, gdyż można ją było uważać za okręt, a tym samym za legalną zdobycz korsarską. Wiedział jednak, że przetrząśnięto by w jej poszukiwaniu całe wybrzeże, co mogłoby się skończyć odkryciem obozu piratów. Wyskoczył więc na brzeg i wszedł w las. Usiadł. Długo odpoczywał, ostatnim wysiłkiem broniąc się przed ogarniającą go sennością. Wreszcie ruszył w stronę obozu. Noc szybko ustępowała. Kiedy znalazł się na brzegu, naprzeciw mielizny, był już jasny dzień. Znowu usiadł i odpoczął, a tymczasem słońce wzniosło się wysoko i oświetliło rzekę. Wówczas wszedł do wody. W chwilę potem, ociekając wodą, stanął u wejścia do obozu i usłyszał słowa Joego: Niechak, Tomek na pewno wróci. Można na nim polegać, jak na sobie samym. On nie zdezerteruje. Wie, że to byłaby straszna hańba dla pirata. Jest zadumny na to, żeby zdradzić. Widocznie miał jakiś interes, tylko nie wiem jaki. Ale te rzeczy są już chyba nasze. Prawie, ale jeszcze nie zupełnie. Napisał, że rzeczy są nasze, jeśli nie wróci przed śniadaniem. Ale wrócił! zawołał Tomek dramatycznym głosem i efektownie wkroczył do obozu. Zaraz zakrzątnięto się koło śniadania. Podano ryby na słoninie. W trakcie posiłku Tomek opowiedział swoje przygody, dodając tu i ówdzie różne barwne szczegóły. Gdy skończył, wszyscy poczuli się prawdziwymi bohaterami. Rozpierała ich pycha. Potem Tomek zaszył się w cienistym zakątku i spał do południa, a reszta piratów poszła łowić ryby i odkrywać wyspę.